Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Nie wiem. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Szumi, kurwa! Ale jak ja zbieram te wszystkie rzeczy, jak idiota ostatni, to się później nie dziwię, że nie mam miejsca, no. Pójdziemy najpierw na rynku, opędzlujemy temu ziomkowi. To jest chyba kowal, co? Można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Harhatori. Ha, no, wydało się, to ja. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Miłą chęcią. Spróbuję twojego pierożka. Dobre. Cieszę się. Albym zjadł takiego pieroga od babci, ja cię kręcę. Farszem, serem i z cukrem. Kiedy są święta jakieś? Niedługo są jakieś święta? Ha, niedługo, nie? Sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Ale tak poważnie, wykuwasz jeszcze coś czasem? Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten hymn Paulina Hornik. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego jakieś babci rozdać róże? Potencjałem babra się wcieście. Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, a on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Chyba nie jest to, co on chciałby robić. Tęsknisz za miechem i kowadłem. Właśnie. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Oho! Mam ci załatwić dostawy, niby skąd? No niech będzie. Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? O! Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. Wow. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Zgadzam się, ustaw nam spotkanie. Yuki Makup? Gdzie to? O, faktycznie. Prowadź. Doskonale. Oho, problemy. Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. No to chyba będzie podlegać. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50%. 50%? Chyba zwariował. Oszalałeś? Damy wam 10%. O! Geralt, co ty? Cicho. I grasz z ogniem, Łazęgo. Nie muszę się z tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. Potargujmy się. Damy wam 25%. Ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków. 35% to ostatnie słowo. 25% to ostatnie słowo. Ale dorzucimy wam zniżki w warsztacie. Chyba zwariowałeś, Łazęgo. Nic z tego. Chodźcie, chłopaki. Aha. Niech będzie. Przyjmujemy ofertę. Ale może... Może czas już do domu, elfie. Zgoda. Pizda? No, wziął mnie pod włos. Z wami to przyjemność. Oj, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka lachociągu. O kurwa. Co jest? Już nie pracują u Friza? O kurwa, jak oni napierdalają, widziałeś to? On szopnął mnie prawie. Wrogi tędy! I możemy liczyć na wasze dostawy? Nie powinno tak to wyglądać. Czemu znaki zapytania? Dałem ci słowo czy nie? My tu gadu, a wspólnik ci nawiał. Ej, czekaj! Hattori,
Jesteś tam? Otwórz! W jednym miejscu. To jest liczba. Wybij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziotrze przysiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy, domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak. Chyba trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chędożony interes, też dobry. Żałosne. Co on jest taki tanki? Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Szacunek jest po waleczce. Piwo na zgodę? Oktagon zweryfikował. Podgłosić. Co się pobiliście z tym kupcem? Gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze Skellige. Obaj mówimy. Dobra, to zaraz trochę podgłośnie, dobra? W kółko, w niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Szukam ochroniarza, zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli barter. Ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A to zabijecie. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Arnskellig. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. Ale ja też na przykład mam cicho tego wiedźmina. Przez czasami napisy czytam. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Będzie. Trzymaj. Tam je. No, to się nazywa solidarność cechowa. Dzięki, mistrzu. Wypijemy twoje zdrowie. Pacjenci muszą się wspierać, szczególnie w potrzebie, nie? Witaj. Jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po... Pana? Chama nie pana. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. No to właśnie chyba, kurwa, wyrosły palmy. Na Skellige wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może być. Zapłacę Sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich? Tak? To ja już pędzę. Załatwiłem to. Zuch, chłopak, powiedz, kogo zajebać. Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, się znacie. A Tori, ten elfik, kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Geralt, nie miałem okazji ci podziękować za pomoc w negocjacjach z Cyną. Nawet co, dostanę teraz już ten mieczek? Mam tu coś dla ciebie. O! Dzięki, a co z zajebisty mieczek! Wszystko w porządku. Teraz mam czym go spłacić. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. O! Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie Van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by... pożyczyć sobie trochę. Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. Ej, fajna ta misja, co? Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruje was psi chwost. Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, póki dobry. Jucz!
No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? No nie wiem, dwójkę bym nacisnął, szczerze. Nie twój interes, czego szukam. I powinieneś mnie przepuścić. Droga wolna. Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Oho! Nie wiesz, to kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Kozo jebie? To jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia stasakiem, czy jakoś tak? Bajt! Waleczka! Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz przypakowałem na siłownię. Ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wami nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju. Tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów chędożonych. Dalej, Geralt, na nich! Kurwa, adrenalinka jest, od razu się wpierdalamy w nich. Dawaj, kurwa, ich. Od razu na pełnej się wpierdalamy. Takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard. Co gruz, wybacz. Kocham cię jak brata, nie wiem, ty skurwysynu. Sama? Szwagier, i po co nam to wszystko było? Pewnie, że sama. Gdzie jest Drakkar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki. Sportowa napierdalanka. A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozwiedzimy? Rodzinna atmosferka jak na świętach, co? Dobra, idziemy po nasz obiecany mieczyk. Zajebisty mieczyk dostanę. Pewnie jakiś endgame'owy będzie, co? Stary, z 5 zadań zrobiłem. Musi być jakiś turbo dojebany. No siemano, da pokaż ten mieczyk! Witaj, jej pchalo. Pago! Geralt, jesteś cały i zdrowy. Ale zajebisty! U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe van Horna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję... Jakiś taki wiedźmiński, co? ...temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Okej. Również wpadnę. Dawaj mi miecz już. Można już odebrać ten miecz? Patrz, podziwię, miecz nad miecze. To jest ten? O kurde. 50% premia przy trafieniu krytycznym? Co za gówno jebane. Wrażenia składają się wraz z poziomem postaci. 3 gniazda na mieczu i jeden na głowie? Gdzie? Nie mam żadnego gniazda. Dobra, jakie runy na niego wrzucamy? A siła ataku to chyba będzie dobre, nie? Takie wrzucam i tyle. Otrucie i to. O, barber! Można pójść na szybko. To jeszcze nie będzie ostatnia fryzura. Byś radę mnie ostrzyć? Przed spotkaniem z Yennefer, ale taki szybki, fresh look. Oho. O nie. Wygolony na bokach. Przecież to będzie odrastało z 2 miesiące. O ja pierdolę. Co ja odjebałem? Ale fejdzik. Ja pierdolę, przecież nikt nie będzie chciał robić ze mną interesów. Jak mam zmienić fryzurę, jak już się zepsuło? A możesz? Nie mogę. To jest RP. Rozumiesz to? To jest RP? Użyjesz wyobraźni? RP w Wiedźminie. XPP. Przecież ja z nim nie wygram, on mnie opędzluje. Za dużo tej gęstej mgły. Nic nie wymieniłem? Co się stało? O, szpieg. Proszę, bez pogody, proszę. No kurwa! Pojebało kogoś pierdolona pogodynka! No ile można tej pogody? No zaś ta pogoda zjebana! No nie wiem, no unlucky, nie? Jakby unlucky. Nie wiem, wszystko poszło nie tak. Chciałem wywalić wszystkie pogody? Myślicie? Po prostu unlucky było, no. Ktoś sobie ze mnie jaja robi, nie? Czemu mi nie przywróciło tej karty? Co? Dlaczego? A bo jest złota i się nie da. Ty kurwa od początku gry w każdej partii pierdolisz, że unlucky, bo za dużo pogody wylosowało i jeszcze ci styki nie zatrybiły, że to gówno talia XD.
Masz rację, po prostu masz rację, nie? Nie pisz XD, że rzuciłem mróz, proszę, nie pisz nawet tak, okej? No i ile to jest? Jest! Słoneczko! Yeah, boy, yeah! Nie wiem, czy się opłaca to... Opłaca się wywalać pogodę za to? Nie, no żartuję. Nie denerwujcie się. Dobra, robimy taki plan, okej? Okay? Zagramy tutaj, a później zrobimy ten znak zapytania i ten znak zapytania. O, to musi być mega znak zapytania. Oj, to jakieś niebezpieczeństwo jest. O! Pójdź! Ile ich? Grywasz w gwinta? A co, też nie masz z nim grać? O, co jest? 15? Jest... Co to daje? O kurwa! Open. Przegrałem. No! Matko, strzelaj świętsza. Co tu się dzieje? Cholera, tak liczyłem na wygraną. No nic, Wint na łatwy. Nie wygrałeś tę kartę. Cyrilla dostałem. Stanął mi fiut! Ja pierdolę! Co, zrobimy te dwa znaki zapytania, później kilka zadanek pobocznych. O, patrzcie, ukryty skarb. Bagiennik 15 poziom. List. Oho. Nie wiem, żeby one były takie wyszczekane na powierzchni. Nie wiem, to jest to mi się wydaje. To? Zaraz, zróbmy tego skurwiela juniora. Sprawdź dokładnie, czy nie ma tu tego gówno jeba. Jest blady skrzydlita. Niezła jatka. A tak jakoś wyszło. Przyszliśmy kulturalnie zaprosić skurwiela juniora na spotkanie z przyjaciółmi. Z przykrością stwierdzam, że nikt tu nie słyszał o świętym prawie gościnności. Szukam juniora. To witaj w klubie poszukiwaczy skurwiela. Niestety nie wydajemy kart członkowskich. I niestety juniora tu nie znajdziesz. Ty tu dowodzisz. A co to, inspekcja pracy? Nic z niego nie wyduszę. Drillowca. Będę miał na ciebie oko. Daj mi spokój, nie widzisz, że jestem kurwa zajęty? Nie, te krasnoludy to są takie sigmy, że to chuj, nie? O, tutaj! Witam. Mieliśmy tu iść. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. Od dymka czy kasa? Mogę dwójkę tylko skillę. Kto tu rządzi? Igor, na którego mówią sierpowy. Tak, to jest z was jakiegoś Igora? Oho, w ogóle tu w Wiedźminku jest kasyno? Kolejna misja to odszukaj kasyno. Wszyscy na mnie patrzą, jakbym był jakiś chory na głowę. Podłożyłem mu przerdzewiały miecz. Musisz wytrzymać tylko chwilę. Wytrzymam, a potem wypruję flaki ze skorpysy. Ej, stary, oni tutaj oszukują. To są oszuści. Ja psama. Potrzebuję roboty. A co umiesz? Potrafię robić miecze. Mógłbym się nająć do ochrony. A kogo chciałbyś ochraniać? Jak powiem skurwiela juniora, to on pomyśli, że mam jakiś interes i coś sus. Zagramy tak. Czasem ponoszą emocje. Ktoś musi pilnować porządku. Jakie masz doświadczenie? Sporo w życiu walczyłem. Nie nosiłbym miecza, gdybym nie potrafił go użyć. Zabijałeś ludzi? Oczywiście. Zdarzyło się. Czemu nie mówisz, że jesteś wiedźminem? Przecież widzę. Nie szukam zlecenia na potwory. Potrzebuję zwykłej roboty, przynajmniej na jakiś czas. Chcę zobaczyć, jak się zachowujesz w walce i czy rzeczywiście potrafisz się bić. Jeśli przetrzymasz 3 walki, to pracujesz... 3 walki? Ustaw mi przeciwnika. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie jakiś leszczy, nie? To walki na śmierć i życie. Tłum nie lubi, gdy oszczędza się przeciwników. Przeciwnikiem będzie Gustav René! Człowiek, który wyciął sobie nożem drogę z brzucha matki! Jak zawsze! Ej, ale mogę używać umiejętności! Zabijaj mnie! Mam dzieci! Troje! Wiedziałeś, co może cię spotkać. Dziękuję! Kochani bracia, prosto z Ej! 2 vs 1? Tego nie było w planach! To już jest oszustwo! Daj się, bo skończysz jak twój brat. 48? No tak, bo jeszcze tamtych nie dopisaliśmy. Poddaj się, bo skończysz jak twój brat. Zazwyczaj stanie
twarzą w twarz z bestiami! Co? Jak kurwa bestiami? Nie! Oszusty jebane! Co bu? Co bu? Co? Jeszcze! Chcecie więcej? Tak! Wypuścić bestię! Nie! Tego nie było w planie! Jak bestie? Jak? Miało być tylko... To teraz wam pokażę, kim tak naprawdę jestem! Jakiego Borysa? BDOS tu będzie miał koncert? Co? Specjalnie dla was! Oraz pierwszy... A to Borys Szyt. Nie no, kto to jest Borys? Jakiś malutki, nie? O pierdole, misiu! Dogadamy się jakoś! Chodź! Brawo! Pięknie, żeś ich wszystkich rozpierdolił. Powiedzieli mi, że na arenie pojawił się jakiś kozak i co? I mieli rację. Dzięki. Od kogo te gratulacje? Co za matoł. Przyszedłeś mnie zabić i nie wiesz, jak wyglądam? O nie, dowiedział się. No, dosyć już tego. To mamy przejebane. Teraz... O kurwa. Krasnoludy dostały się do kanałów. Mordują obstawę. To co mi tu stoisz jak chuj na weselu? Zwołuj ludzi i bierzcie się za karły. Koniec, ziomki już wpadły. Zabiję tego Wiedźmina! Słyszeliście? Zabić go! Od początku wiedzieli. Ale się dałem wyprowadzić w maliny. O, 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 o! No, kto teraz? Pojedynczo tylko! Ale wstyd, ja pierdolę. Tam jakiś klucz. Tylko, że powstało zbytnio trochę nieporozumienie na temat depozytu i zupełnie nie potrzebujemy przed trochę chwili. Proszę was uspokoić, wszystkie pieniądze leżą bezpiecznie w schowku. To jest jakby górny poziom. O. Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. Tak, czego się używało? Interesujące. A, tego. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, nie że przeczytam się z Japończykami. Okay. Junior współpracuje z Radowidem. Nie, Bibletchump nie może mieć moda. To prawda, jemu odwala. Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. To wytłumaczyło, dlaczego Skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z wielkiej czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Temerczy. Były dowódca osławionych niebieskich pasów, kojarzysz? Vernon Ross. Gdzie my lecimy? Tutaj. No, mówicie, żebym przeleciał wszystkie? Tak? No to trochę tych zadań się odblokowało. Profesor. Nie chcę, kurwa. Pierdalaj, dziecko. No weź, jeszcze zaraz miał problemy jakieś. Szukam Rosza. To jest ten kurwi syn? Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Odsuń się. Aha, pogadaliśmy, było zabawnie. A teraz w tył zwrot i naprzód marsz. Hortensio, ślepy jesteś, to Geralt, mój druh. Ale ma piękną zbroję. Geralt, i łańcuch. Cały i zdrowy. Vernon Ross, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na małe świata. Ross, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą, proszę. Koniec rozmowy, odmaszerować. Co tu robisz, uganiasz się za Skojatem? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojate? Najważniejsza jest sprawa temerska. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozum. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpicem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Lubię gołąbki? Tobie też. Nie wiem, mój wujek był strasznym zajawkowiczem na gołębie. Chyba wolę kury. Mój wujek potrafił jechać w delegację i brać gołębia ze sobą do busa, tylko po to, żeby go puścić i patrzeć, czy wróci do domu. Pojebane hobby. I wracał? No wrócił. Ale raz było tak, że wrócił i już jakby na tej wsi go jastrząb zajebał.
Sadek normalnie wrócił i go jastrzów zajęło. Radowid to jest stara kurwa, pamiętajcie o tym, okej? Okay? Szachimat. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Nie wiem. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przestawić ucho i słuchać. Szumi, kurwa! Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Sumienie. Słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. O, ładnie to powiedział. Król Skito. Widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni. A wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Teraz już wiem. Myślę, że już rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oksy. Tak, kurwa, bo jak idziesz do sklepu, do Kauflanda i chcesz kupić jajka, to najpierw idziesz na, kurwa, dział z chipsami, później na wody, a następnie, kurwa, na warzywa. Właśnie po to, kurwa, idziesz do Kaufa. Nie idziesz po jajka, jak chcesz jajka, tylko idziesz po prostu na wszystkie działy, a na końcu po jajka. Dokładnie. Wiedzą mnie tylko nieliczni. Ale nie jesteś w Kauflandzie? A ty nie grasz! Dlatego daj mi grać! Wpuścić. Ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. No. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest Junior. Odpaliło mu na punkcie tych szachów, co? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. To jest z tymi szachami, jakieś koneksje są. Potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Jego umysłu. Odwiedź mnie w obozie, powiem ci więcej. Nie, no coś tam dobrze gadał, no ale no nie wiem. Ziomek pewnie kolejną rzecz, którą zrobi, wyjebie widzów na kaskę i będzie udawać, że leci do Toronto. Co jest najbardziej powalone? Co? Jak to niepowodzeniem? Co teraz? A ty o. Do czego? Joker spłotka. Widziałeś go? Trzeba dać znać skurwielowi, że ktoś za nim węszy. Dobra, od razu. Nieważne, chcę się widzieć z juniorem. Hej, ludzie, ludzie. No kto to jestem widział? Bezczelny, jestem przyjść bezczelny. Przyjść pod frontowe drzwi na bezczelnego? No jak tak można? Z czego odtyczą? Ty, a co wy strasznie patrzycie i wywiatujecie? Co? Słucham? Za co? I stracę całą kasę! No co jest? Ja pindale! Cała gromada za mną idzie! Coś się zbugowało. Sama jest, nie? Już ziomki. Spieprzaj, póki cierpliwy. No! Też! Wczoraj stoję sobie w pracy na murze i jakiś nieudacznik w stroju samuraja przez godzinę pływa dookoła i skacze po dachach jak gołąb. Prawie posraliśmy się z chłopakami ze śmiechu. Ten sam zjeb opierdala domy każdego, kogo spotka i pyta, za co go gonia. Hej, ja tu byłem. Mam déjà vu. Déjà vu, jak to się mówi? Déjà vu. Drzwi? Ty, to się chyba tutaj wchodzi. Ty, tutaj!
Znowu! Znowu wspinanie! A drzwi mam. O ty kurwo, szatu! Wszystko jest zamknięte. Na górę schody miałeś? Naprawdę mówisz, czy sobie żartujesz ze mnie? Teraz są schody? Ja jestem ślepy? A, tu. O, co tu się stało? Tknął Ciri, nie daruję mu tego. O jest. Została przybita. O, fuck. Nie. Nie, to nie Ciri, prawda? Nie, to nie Ciri. On jest jakiś naćpany chyba. Co jest do chuja wafla? Uch. Nie jest Ciri. Ja pierdolę. Chyba Ciri? Uś. Widzisz, Wiedźmin jednak ma serce. Do mnie, kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Przestań! Chciałbym mu w piutka. Czego chcesz? Witaj, Junior. Długo cię szukałem. Przyszedłem cię zabić. Dam ci wszystko, co mam. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa... Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Se przypomniał nagle. Oszust, pewnie nie wie. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Musiałem rozmawiać z ludźmi, z którymi normalnie nie chciałbym rozmawiać. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie mogę, jak ona tak sobie wisi, co? Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam nie, magiczne filary. Nie pomyślałem o tym. A dziewuszka i Fircyk przynoszą mi skarby z jego Rojvena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o co chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Co to jest? Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Co to jest? Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretu. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. Aha. Mam złe przeczucia. Weź się w garść, Jaskier. Musimy skupić się na celu. Przecież tak tylko gadam. Więc zamilknij. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie Skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Mhm. Przejdę po dachach. O, ty widzisz? Na mnie, ona też umie skakać po dachu. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Oho! To chyba zadanie dla mnie. Ale że zrobili giereczkę pode mnie? Kolega myśli, że gra w Assassina, nie? Ale co, jeżeli twórcy gry wymyślili inną drogę, którą musimy odnaleźć i jest zaznaczona tą kredą? Nie? Dobra. Mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. I nie zauważyłem. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym. Zostaw Dodo. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. Oj. Ty, co jest? Gdzie skarb Rojvena? Co jest? RK Fiory? Wow! Co jest? Oko za oko! Ząb za ząb. Czyż co zrobiłam? Idą. Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Zapierdolcie dziwkę! A, ona się przemieniła, tak? O! A! No to się nie a to Dudu! O Jezu, jak ja mam 0 HP, to co ja mam zrobić, szczerze? No,
nie wiem co mam zrobić szczerze. Nie wiem. Dobra, rotowałem. Zgrywałem się pod kątem. Gdybyście pisali XD. Kompletnie nie wiem jak to działa, ale używam pod ładne wyglądanie. Tak na to? No. Nie, gram teraz Ciri, Wiedźmina. Co ty wiesz, to Wiedźmin? Serio, grałeś Wiedźmina? Ty grałeś Wiedźmina? Jaką cześć? Dobra, bo zaraz przegram przez ciebie. Tak, zawodowo gram Wiedźmina, właśnie turniej mamy na arence tutaj w karczmie z ziomeczkami. A dobra, tata, ja kończę, bo ja zaraz idę jeszcze do burdelu, powiem ci, wiesz? Dobra. Ej, ojciec mówi, że grał w Wiedźmina, co jest? Wyjtował czy nie? Mówię prawdę. A Dudu? Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. On druchał Ciri zanim ty się urodziłeś? Co się potem stało z dziewczyną? Nie, czyli po ojcu rucham. Znaczy będę. Któryś z chłopaków zranił. Ale ona żyje, przysięgam. Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko. Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie. Musiałem się bronić. Ja pierdolę. Błagam cię. Ja już dostałem za swoje. Oszczędzę go. Proszę. Jak go zabiję, to tego. Daję go? Ale ja bym go oszczędził. A to nie jest tak, że jak go oszczędzę, to będą jakieś fabułki? Czy nie? Bo jak nie będą, no to bez sensu, ale... Można powiedzieć, że tak? No to... Nie jestem katem. Dzięki ci. Odwdzięczę się. To moje miasto i... Milcz. Gościu, on się totalnie upokorzył. Klękał przede mną, rozumiesz to? Nie wiem, czy jest coś gorszego niż klękanie. Wiesz co? Zastanawiam się, co powiedzą twoi przyjaciele z Wielkiej Czwórki. Goście teraz w restauracji patrzą na niego. Ja ci powiem, co się będzie działo z nim teraz. Patrz, to będzie się działo z tym gościem. Siedzisz z dziewczyną w lokalu. Amon Ra. Słuchaj. Amon Ra, Kutasra, Strala, la, la, la. Nie wiem, Wiesiek, Zbigniew. I z 10, z 20 kolegami podchodzi gość do ciebie, odpina sobie kurwa tę bluzkę, pokazuje w koszulce ten, pokazuje ci koronkę. Jeden z twoich 20 kolegów był kiedyś w kryminale, siedział i on mu mówi: twoi koledzy wstają, jadą cię w dziurę, twoja kobita wstaje, pluje na ciebie i wszyscy od ciebie odchodzą. A ty takich ludzi nie szanujesz? Monikora ta jedyna i pragnę i chcę, no bo ona jest najlepsza i każdy to wie. Monikora słodkie imię i jedny ma...